Konferencja poświęcona Stanisławie Leszczyńskiej, położnej w skale Auschwitz, odbyła się 11 maja w Wyższej Szkole Zawodowej imienia rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Uczestnicy sesji wysłuchali wykładów, obejrzeli film poświęcony bohaterskiej położnej, kandydatce na ołtarze. Spotkanie było jedną z form przygotowań do Marszu Życia, jaki przejdzie ulicami Oświęcimia 20 maja, czyli już za niecały tydzień. Konferencję Ideał troski o człowieka Stanisława Leszczyńska, położna KL Auschwitz, przygotował Instytut Pielęgniarstwa Wyższej Szkoły w Oświęcimiu. Oprócz przybliżenia biografii Leszczyńskiej, prelegenci poruszali m.in. temat wymiaru społeczno-etycznego zawodu położnej, archetypu dziecka w filozofii zachodnioeuropejskiej, a na podstawie wspomnień więźniów KL Auschwitz mówiono także o samopomocy więźniarskiej jako sposobie na ocalenie ludzkiej godności. W oddzielnym wystąpieniu szczególną uwagę poświęcono zagadnieniu macierzyństwa w Auschwitz. Służebnica Boża, położna z Łodzi, Stanisława Leszczyńska, w czasie II wojny światowej w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau odebrała ponad 3000 porodów. Obóz przeżyło tylko 30 z urodzonych wtedy dzieci. Do dzisiaj na całym świecie żyje kilkanaście uratowanych przez nią osób. Leszczyńska przebywała w Auschwitz aż do momentu wyzwolenia obozu przez Armię Czerwoną, czyli do 27 stycznia 1945 roku. Po wojnie pracowała jako położna w Łodzi. Zmarła 11 marca 1974 roku. W 1992 roku rozpoczął się jej proces beatyfikacyjny. W 1996 roku trumnę z doczesnymi szczątkami Stanisławy Leszczyńskiej przeniesiono z cmentarza do krypty kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny na Bałutach w Łodzi, która znajduje się właśnie pod kaplicą Matki Boskiej Łódzkiej.